Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Bastuś i zapraszam was na kolejne otwarcie. Zobaczymy, co przysłali do marcowego. Temat quest. Zobaczymy. Dobra, nie przedłużając mi czasu. Jest oryginalnie zapakowane, nie żeby było. Lepka. Dobra, już mi się podoba. Najpierw opis. W tym pixelboxie znajdziesz pamiątka z Hyrule. Funkcjonowany Stress Ball z gry The Legend of Zelda. Jeden z czterech modeli. Stress Ball. Tego jeszcze nie miałem. Dwa nagie miecze, czyli forma do lotów w kształcie dwóch mieczy. Ja w porzu. Miniaturowe ręczniki, czyli licencjonowany zestaw frotek z gry The Legend of Zelda. O kurde. Spoko. Mały poszukiwacz przygód, czyli licencjonowana figurka z bajki Adventure Time. Blessed Blade of the Windseeker. Czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w tym Pixelboxie lub Pixel Tees. I licencja na questy, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie, limitowana przypinka. Tu macie, co jest w tym. Tu jest standardowo. Gratulujemy zaliczeniu marcowego questa. Twoja księżniczka jest niestety w innym zamku, ale mamy nadzieję, że przyjmiesz od nas to oto pudełko wypełnione skarbami prosto z wnętrza smoka. Pamiętaj, aby pochwalić się swoją zdobyczą na Facebooku i Instagramu. Twoja księżniczka jest niestety w innym zamku. Oszukali mnie. Kurde. Jaka jest moja księżniczka? Widać? Nie widać? Macie. Dobra, to był opis. To jest podejrzana ta przypinka. Tak. Takiego. Quest Giver. Co teraz? Miecze. Dobra, zacznijmy od... Kurwa, ale fajne. Ej, frotki są spoko, nie? Jest frotka na łeb i na nadgarstki. Coś takiego. Legend of Zelda. Spoko. Jest z miasta Utiges. W Holandii. Spoko. Szkoda, że ta Zelda nie wyszła na PC-ta, nie? Tak by było. Ale i tak Made in China, nie? Jakby nie było. Zresztą co teraz nie jest Made in China? A widziałeś? Mhm. Ale mina. Kochane kobiety. Mhm. A, to są dwa nagie miecze. Patrzcie. Będę robił lody, nie? Aż chcę to zobaczyć. Tylko trochę to pudełko jest, kurde, pokiereszowane, nie? Bo tak... Ciulato to ułożyli, ale dobra. Wybaczy im, nie? A, spoko! Patrzcie, są formy takie z tym. A, i to się zamyka. Wkłada się do zamrażary. I wio, patrzcie. Dwa miecze, jakby ktoś chciał, nie? I potem wyciągacie swój miecz. Albo bardziej to by taki dagger był, taki sztylet, nie? Tylko muszę zrobić lody. Jak zrobię lody, to do następny Pixelbox przygotuję lody, żeby nagrać, żeby pokazać, jak wygląda. Dobra, to są miecze. Kurde, zaś mi to wypadło. Właśnie. Tak wygląda lód zrobiony z tej formy. Zróbcie miecza. No, tu mucimy. Nie mam drugiego, bo tylko jeden zrobił. No, ale ogólnie spokojnie.
Coca-Coli mam miecz, nie tak. Pasa. Także. Coś to, jakie wychodzą laty w kształcie mnie. O, nalepa. Nalepki są spoko. Też jest taka jak tamta. Jak ta przypinka. Jest czy nie? O. Kurde, czasem mnie wkurza tak ostrość. Dobra, co jeszcze jest? A, stres ból. Będę miętosił, nie? Patrzcie. To jest stres ból. Do ściskania, nie? Jakby kto nie wiedział, że jak się wkurwicie, to ściskacie wtedy. Ścisku, ścisku i będzie ja. Jak mnie Madzia będzie denerwować, to będę ściskał. Tak, nie wiem, czy tak to ma być, ja, bo tam jest jakiś ptak na tym. Także coś takiego, stres ból. A, od 3 lat zalecane, także spoko, spełniam wymogi, będę się mógł pobawić. Będzie zabawa. Ej, a co to jest, kurde? What the fuck, to gada. Patrzcie. Nie wiem. Jaki gadający ten. Co to miało być w ogóle? Czekajcie. A, mały poszukiwacz przygód, czyli licencjonowana figurka z bajki Adventure Time. Dokładnie, zgadza się nazwa. I tutaj macie 3 te figurki mogły być. Był taki pies, taki rycerz ala i ten, nie wiem, Game Boy, nazwijmy to. Ala Game Boy, nie? Dobra, czekajcie, muszę pomacać. Standardowo Bastek musi pomacać. Muszę popsuć, podotykać. Żebym tego nie zepsuł od razu. Ej, a to jest na baterię, on gada. Tylko... Patrzcie, on ma ten... Przewijane buźki. Tu jest co? A, że gra P1, 100, P2, 0, 0, 0. Patrzcie, o, teraz widać. No. Pokaż ładnie. Co za głupia kamera. Nie, muszę poćwiczyć ustawianie tego, nie. Tu macie potem uśmiech. Tu jest taki... to nie pójdzie. I tu jest wkurwiony Bastek, rage. Będę robił to zamiast się denerwować. Tylko muszę wyczaić, co on. Jak to się. Bo to chyba będzie gadać. Nie wiem. Muszę obczaić jeszcze. No, ale ogólnie widzicie, tak wygląda. Możecie go dowolnie jakoś tam. Nawet możecie mu nogi wykręcić, jedną w przód, jedną w tył. Tu jakiś jest właśnie, są jakieś dziurki po bokach i wydaje mi się, że on coś będzie gadał. Tylko jeszcze muszę dojść do tego, jak się otwiera ten tył. Albo dojść do tego, czy to gada faktycznie, czy to tylko tak ma być. Nie wiem, że uszy, nie? Uszy, ale ja, dobra. To coś takiego, nie? To jest ta licencjonowana figurka. popsuję zaraz. Popsuję zaraz i będę mógł zrobić tą minę wkurwioną. Dobra, i został nam ostatni gadżet. Koszulka nam została na koniec. Czekajcie, zamknę tylko pudło, żeby mieć... A. Co oni to tu dali? Ej, fajna! Spoko! Patrzcie, taka koszulka jest. Z mieczem. Did someone say... Jak miecz ja. Ale przynajmniej rozmiarowo pasuje zawsze L-ka, więc L-ka. Fajna koszulka, spoko. Czyli co, po skrócie mamy koszulkę. Ja. Zaliczyła się koszula. Mamy koszulkę. Mamy gąbkę, znaczy stress ball, tak? Nazwijmy fachowej, znaczy użyjmy fachowej nazwy, nie? Zaszalejmy.
Chopek, który będzie zastępował moje słowa, jak będę się wkurwiał w DBD i w ogóle. Także wtedy będę wykorzystał tą minę na bank. To jest idealne dla mnie. No ma jak znalazł, nie? Ale tego sobie zostawię na biurku, bo on mi się przyda. Nalepa. Potem był... Była zawieszka. Trochę przebija światło. Ale widzieliście na początku. Teraz tylko tak w skrócie, co było ogólnie. Były frotki. Ogólnie najwięcej rzeczy właśnie z The Legend of Zelda, nie? Było. Spoko. Wiem co za gierka, pograłbym, ale szkoda, że na PC-ta nie ma, no nie będę specjalnie Nintendo kupował. Ale nie powiem, że gra jest interesująca, pograłbym, jakby była na PC, zastanowiłbym się nad kupnem. Powiem wam. Co jeszcze było? I chyba tylu. No i... Instruction, ja to nazywam instrukcja. Bo wtedy wiem co mamy. Dobra. Jeżeli się wam podobało, podobał się opening, podobały się rzeczy, ja już kolejny zresztą, to wiecie co zrobić, subskrybujcie, zostawiajcie łapki do góry, komentujcie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś filmik w moim wykonaniu, to też dawajcie propozycje, zawsze wiecie, zawsze można coś pomyśleć. No i co, zapraszam ponownie za kolejny miesiąc, na kolejny unboxing. No i do zobaczenia na live. Trzymajcie się, dzięki, cześć!